W październiku ubiegłego roku wspólnie z mieszkańcami Sierosławic apelowaliśmy do władzy powiatowej, zarządcy ulic Koneckiej oraz skalnej w tej miejscowości o budowę chodnika przy tych traktach. Po roku to zadanie jest w trakcie realizacji. Wtedy podobno na przeszkodzie stała za mała szerokość jezdni i wymogi dotyczące przynajmniej jednego metra szerokości chodników. Znaleziono wyjście z tej sytuacji. Przy drodze stworzono utwardzone pobocza które w rzeczywistości są po prostu zwężonym chodnikiem. To mniej więcej takie rozwiązanie, o jakie wtedy apelowali mieszkańcy. Zadanie to wykonał zarząd dróg powiatowych przy wsparciu gminy końskie. Oprócz utwardzenia poboczy zmodernizowana została także nawierzchnia tej bardzo obciążonej ruchem drogi, co zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych. To część większego przedsięwzięcia w postaci przebudowy odcinków drogi 0421T, czyli od ulicy gimnazjalnej w Końskich aż po granicę województwa. Wkrótce podobnego remontu doczeka się także druga ulica, o którą prosili mieszkańcy Sierosławic, czyli Konecka.